lubił grać w przeszłości, grał również na Mistrzostwach Polski Twisted Fate'em. Ulek daje się wyłapywać. Może takie combo? No, Twisted Fate zawsze ja lubię mówić, że jest taka, tak jak jest Monopol, darmowa karta wyjścia z wrażenia, to taka darmowa karta na midgame, że TFM naprawdę o wiele większą presję miał w środkowej fazie rozgrywki, ale ja myślę, że tak, wtedy Selfie mógł wziąć LeBlanc. Więc tutaj TDX będąc pod resta idzie, może to rozważysz, ale tylko na last pick. Problem z TFM jest też taki, że TF ma wiele matchupów takich, że wystoi, ale właśnie są też takie, które stanowią spory problem, prawda? Dlatego lastpick, ale TDX ma tutaj lastpicka i zbanowany Azji z drugiej strony. Znowu. Widzimy się obawy. Z, spodziewałem się tego. Jeżeli na jakimś właśnie asasynie ma tutaj Dake wam pokazać siłę, to na Zedzie i Teemo. OP. Teemo, Broken Champion. Ja zawsze uważałem, że Teemo jest championem, który wymaga. W sensie może posłuchali TDX, stwierdzili, że kontrola wizji nie była dobra w ostatniej grze, więc weźmiemy Teemo dla grzybów. Ale wieszcie co, ja mam jeszcze jedno zastrzeżenie. Czemu ten ban Azir? Mamy zbanowanego Zeda w tym momencie i jeżeli szef plus 6 zdecyduje się na first pick Azir, co się nie stanie, to my możemy sobie wziąć Kindred na przykład Maokai, prawda? Coś takiego. Możemy oddać jednego czempiona, którego lajkowo Take Fan może sobie łatwo jakoś tam skontrować, prawda? Chociażby Lulu, a wziąć właśnie dwie mocne postacie, które można też podebrać chłopakom, na przykład Kindred, prawda? Rise, tak, tutaj nie dziwię się Rise'owi, bo i na środku, i na górnej lane, i dalej wyłączona, i znowu ta Kindred otwarta. Myślę, że tutaj zostanie wzięta po raz kolejny. Tutaj nie ma absolutnie żadnego. Bezpieczna postać. Bezpieczna, bardzo silna. Działa w poprzednim meczu. I działała w poprzednim. Poza tym, to jest taka, według mnie to jest lanowa postać, bo ona naprawdę, to nie jest nie żaden. Nie ma skillshotów, tak, nie ma to, tutaj. To nie jest Lissi, jest to mobilna, nie, jest, tak. nie musi koniecznie wygrać early game'u, tak? Pasuje może się tutaj, farmić dżungli. Dokładnie, i może ją różnie rozegrać. Może rozegrać ją jako drugi AD Carry, a może rozegrać troszeczkę nawet jak Assassin, daje wspominać, tutaj wchodzenie w backline przeciwnika. Więc no tutaj na pewno pierwszy wybór nas nie zaskakuje. Trochę. I teraz tak, pytanie z drugiej strony, co zobaczymy, tak? Czy zobaczymy od razu odpowiedź dżunglera? Teoretycznie Alistar i Braum są open i zabranie tutaj razem z Echo, więc pierwsze modyfikacje i podoba mi się to. Unknown, jak dla mnie, jest troszeczkę takim split pusherem. Wspomniałeś tutaj o Shenie Awahir, ale też on grywał dużo Fiorą swego czasu. I tego carry typu postaciami. Ja tu bardziej widzę Echo w jego rękach niż Maokai. Myślę, że Maokai był wzięty pod drużynę i to nie wyszło, dlatego podoba mi się tutaj ten Echo. Dalej jest dostępna Lulu. Dalej można Lucjana, więc dostają co chcą tak naprawdę, szef. Mówiliśmy, że musi poprawić draft. Szczerze, to może być dokładnie podobny team comp. To ciekawa, Lissandra zaznaczona. Lissandra byłaby dobrym pikiem, aby też podebrać flex chłopakom z TDX, prawda? Bo tutaj, jeżeli jeszcze Lissandra by doszła, no to mogłoby nie być kolorowo, ale poczekajmy jeszcze oczywiście z oficjalnym osądem, bo to. Ale ja uważam, że Lissandra byłaby dobrym wyborem. Nie dość, zabieramy, to jeszcze i może być niż na środku, ale i na górnej alei. Lucian, no może chłopaki nie chcą poczekać, prawda? Selfie jest chyba takim graczem, znaczy na pewno jest takim graczem, który sobie lightowo może skontrować ten środek, więc. Ale nie ma tutaj last picka, dlatego tutaj pamiętajmy, że najprawdopodobniej, no, ale to chcą poczekać, chyba że znowu Take Fan poczuje się tutaj pewnie. Go for LeBlanc, będzie Take tutaj Fan wzięty w ciemno, musiał selfie pikować. I ta Lissandra dalej jest otwarta, więc tutaj raczej nie spodziewałem się zobaczenia ze strony tutaj TDX tej Lissandry. Graves standardowo na Kindred, tak jak wspomniałeś, we wcześniejszej grze niewiele tutaj zależało od Gravesa, więc nie można było powiedzieć, że to był zły pick, tak? Po prostu tutaj słabnie wyszedł. Znowu Caitlyn. Muszę przyznać, że to mi się nie podoba. Ja bym tu naprawdę widział tą Sivir, albo nawet Tristanę, coś i ta Lulu może nawet na nas piku. Naprawdę nie podoba mi się tutaj, że po raz kolejny próbuje Slaver. Ulight pokazał Fizza, wiemy, że Fizz no jest dosyć popularny ostatnio na. Ale pod tanka. Tak, ale wiesz, no. Okaja też. A, przepraszam. No tak, ale na środek ale zawsze selfie można grał Fizzem w kwalifikacjach, po prostu zawsze, full AP Fizzem. Zawsze można Fizzem zagrać na środku, tak, prawda? Overpop właśnie swego czasu, znany ze świetnego Fizza. Zobaczymy, czy o późniejszej godzinie go wyciągnie. Ja muszę powiedzieć, że Wizik Incarnation, który a propos teraz gra w Ameryce w Cloud9. Tak. Jensen tak zwany. Jensen, jak kto woli. Jest takie bardzo znane wideo w internecie, gdzie właśnie Overpow próbuje właśnie sfleszować. Jeżeli używamy Efizem, czyli ten podskok taki, to mamy, możemy sfleszować na i przedłużyć. Tak. A tutaj jednak Fizik wiedział, że coś jest nie tak. Jensen wiedział, że coś jest nie tak. Lulu znowu wzięta. Także Lulu, Lucian i bardzo podobna kompozycja. Jedyna różnica to ten Maokai tutaj i szef plus 6 zostaje przy tym, co mieli wcześniej. Szczerze, można ich za to tylko pochwalić, tak? Jak wyszło raz, jak wyszło tak łatwo, to czemu to zmieniać? I też pamiętajmy, że ten Maokai jeszcze bardziej umożliwia te walki drużynowe. Troszeczkę adaptacji, bo Chef Plus 6 widział, że jednak dużo było tych walk drużynowych.
I Eko jest niezły w walkach, bo mamy tutaj wejść... lodowego ptaka, panie Fryderyku. I wspominał o tym Awahir 4 razy podczas kwalifikacji. Grał tutaj lodowym ptakiem Take Fun. Nie wiem, co o tym myśleć, bo z jednej strony, jeżeli Caitlyn będzie do przodu, to jest kluczowe, to wtedy Anivia jest bardzo dobra, bo mamy silną tylnią linię i możemy łatwo oddzielić przeciwników. Ale jeżeli Caitlyn nie będzie do przodu, to będzie problem. Ja mimo wszystko dalej stawiam tutaj na szefa. Okej, okay, odpowiedziałeś na moje pytanie, zanim je zadałem, ale... Delord, czy coś się zmieniło? Kompozycyjnie! A twoje predykcje? Według mnie, nie będę tutaj oryginalny, nie będę się z tobą kłócił, nie będziemy walczyć tutaj na punkty. Dlatego, że już spikowałeś obwióz wygranego tego spotkania, dlatego według mnie bez żadnego problemu. Żal mi, że Kate. Nie chciałem zobaczyć tej Kate. Tak. Chciałem zobaczyć Teamfight Composition. Nie zobaczyliśmy tego, dlatego kolejny tutaj jeszcze jedna rzecz. Kolejny teamcom zbudowany wokół Ulighta. I według mnie to jest dobra robota, dobra opcja. I reszta z drużyn, które tutaj są, na pewno by tak nie zrobiły, według mnie. Zobaczymy. TDX ma jeszcze jedną szansę, żeby wyrównać to best of three i muszą przede wszystkim zwyciężyć. To ich jedyna nadzieja, żeby pozostać w walce o finał. Czy im się uda, przekonajmy się. Oddajmy głos komentatorom. No i powiem szczerze, że zdecydowanie lepsza robota, jeżeli chodzi o TDX i tą fazę pików i banów. Przede wszystkim troszkę więcej komfortu. Tak jak mówiliśmy, bardzo dobrze, że ten ptak został wyciągnięty tutaj przez tej chwala. Dokładnie. Tutaj musimy podkreślić, że to wygląda lepiej, ale pytanie, czy to wygląda wystarczająco dobrze, żeby zagrozić lepiej sytuowanym rywalom. Bo nie ukrywajmy, że Szef plus 6 jest naprawdę w komfortowej sytuacji. Po raz kolejny grają dokładnie to samo, co grali wcześniej. Jedynie Maokai został tutaj wyciągnięty zamiast Eko. Tak więc, no, będzie gra mogła wyglądać naprawdę podobnie i mogą wybrać naprawdę podobny przebieg, wręcz identyczny jak w grze numer 1. Pytanie, czy TDX ustrzeże się od tych błędów, które popełnili wcześniej i nie zrobi jakiegoś głupiego teamfighta, tylko się po prostu wymieni tymi wieżami, jak tutaj Bozia przykazała podczas tej swapów. Zakładając, że one w ogóle będą, prawda? Bo to jeszcze też nie jest nic w 100% oczywiście powiedziane i różnie tutaj to może być rozegrane. Tak jak mówiłem wcześniej jeszcze, patrząc z perspektywy tych turniejów kwalifikacyjnych, później rozgrywek grupowych, Szef plus 6 był jedną z tych nielicznych drużyn, które faktycznie tego zagrania próbowało, ale tutaj widać, że TDX też do tego turnieju jest przygotowany naprawdę bardzo dobrze. Choć, no wiadomo, czasami te najsłabsze też nie do końca wychodzą, zawodnicy też muszą właśnie przede wszystkim ogarnąć, no wiadomo, gdzieś tam jakieś różnego rodzaju dive'y, prawda, obrony, wiesz, to nie zawsze się sprawdza i czasami po prostu też lepiej jest zagrać coś zupełnie standardowego. Tutaj te linie też myślę, że będą dosyć ciekawe, no, pod warunkiem, że oczywiście Celaver też nie obawia się troszeczkę tego bezpośredniego pojedynku z Ulightem. Jestem ciekaw, jak to się potoczy, ponieważ być może w tej rozgrywce zobaczymy jakiś większy fokus zespołu czerwonego, czyli TDX Gaming, na tej kwanie, tak więc być może będą starali się mu uzyskać przewagę, jeżeli sam nie był w stanie na przykład tej przewagi osiągnąć się wcześniej. Aczkolwiek Anivia to jest całkiem inny champion, to jest champion, który posiada zdecydowanie lepszy zone control. On jest w stanie tutaj sporo nam osiągnąć, przejście po środkowej alei i wyrądowaliśmy tutaj w okolicach zespołu Szef plus 6, a dokładnie zatrzymaliśmy się na wieży inhibitorowej. Teraz podążamy z Tinkroffem po tej mapie. Jestem ciekaw, jak się rozpocznie ta rozgrywka, jakie tutaj będą zagrania, bo z tego, co widzimy, zawodnicy nie kwapią się do tego, żeby wchodzić w dżunglę przeciwnika, żeby cokolwiek wardować. Tak więc oni chcą grać w ciemno, oni sobie założą coś na samym początku i raczej się tego będą trzymać, bez możliwości poprawy. Tak, tank tutaj delikatnie zostanie obity, ale wiadomo, że on raczej wróci do bazy, tak, także nie będzie tutaj zbyt wielkich problemów. No powiem szczerze, że no, tutaj akurat wielkiego nacisku na tą środkową alejkę tak naprawdę nie musi być. Tak jak powiedziałeś, akurat Anivia jest zupełnie innym czymś. Championem. No i jednak na Leblance musisz posiadać przede wszystkim zabójstwa, żeby grać skutecznie. Tutaj wystarczy po prostu, że dotrwasz do 6 poziomu. Wiadomo, to nie jest łatwe, bo Anivia jest takim dosyć specyficznym championem, który te autoataki ma no, nie najlepsze, prawda? Ta wolna animacja, one też nie zadają jakoś szczególnie wiele obrażeń. Swojego czasu Frogen też mówił o tym, że warto na przykład ID runy, prawda, gdzieś tam troszeczkę jeszcze dobrać. Także to też pozwala, powiedzmy, delikatnie ewentualnie wzmocnić możliwość delikatnego dofarmiania. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat obu kompozycji? Tak, jeśli chodzi o TDX, oni tutaj teraz no, po raz kolejny rozgrywają lane swapa, tak więc oni się czują pewnie z tym czempionem i widzimy, wchodzą po raz kolejny w dżunglę przeciwnika. Mamy taki déjà vu, Wojtku. Ale tym razem to też jest lepiej rozegrane przez Szef plus 6. Przede wszystkim dlatego, że jeden totem był w stanie pokazać przeciwników. Dosyć szybko zabrane oczywiście też zostały te wilki. Aczkolwiek trzeba przyznać, że dosyć łatwa sytuacja w momencie, kiedy masz Maokaja. Dokładnie, tak więc sadzonki rzucone, te kartofle przez... Krzyszęcje, żeby to było dokładnie. Tak bardziej, prawda, prestiżowo. Tak więc przede wszystkim wzięli całego kampa, tak więc pełen poziom jakby mogli dostać, gdyby to oczywiście całkiem zostało przekazane dla Cinkrofa.
Ale niemniej jednak musimy podkreślić fakt, że tym razem zabrali całego kampa, tak więc oni wyglądają dobrze i po raz kolejny oni będą w stanie... Oni będą w stanie za chwilkę tutaj zabrać. Niemniej jednak widzimy teraz, były tutaj zabrany Red Buff zespoły tutaj. Jestem ciekaw, czy Tekman po raz kolejny zapuszowany pod wieżę, tak więc on tych kilka creepów straci. Co prawda jego E zostało zagrane, tak więc nie wygląda to aż tak źle. No ale po raz kolejny Selfie chce zarysować sobie jakąś przewagę, chce zarysować presję na rywalu, bo przed poziomem szóstym to Selfie za pomocą swoich lśniących lans będzie w stanie troszkę lepiej puszować. Przechodzimy do tej standardowej fazy, takiej jak oczywiście została tutaj nakazana. Mamy tutaj puszowanie wież, aczkolwiek lepiej to wygląda po raz kolejny dla Chef plus 6, ponieważ oni mają ciągłą falę minionów, zaś zespół przeciwny, którego aktualnie widzimy na ekranie TDX, musi się delikatnie cofnąć, ale zakładam, że obie wieże padną w dokładnie tej samej fali. No tak, powinno to być naprawdę niemalże identycznie, także raczej nie powinno tutaj być jakichś takich większych problemów. No, Blue Buff z jednej i z drugiej strony też zabezpieczany przez junglerów. Wiadomo, że chcesz zabrać po prostu wszystko, co znajduje się po tej stronie mapy. Oczywiście zanim z niej wyjdziesz i zanim stracisz tą dość sporą przewagę liczebną, to ciekawe, no tutaj troszeczkę, chociaż nie, taki sam podział. Znaczy, no oczywiście tutaj zabiera tą wieżę ostatecznie celarę. Dokładnie, tak więc spodziewalibyśmy się większego podziału właśnie w kierunku top lanerów, aczkolwiek sądzą, że jednak tutaj ci marksmani muszą dysponować troszkę większą liczbą złota w takich sytuacjach. Co ciekawe, zawodnicy tutaj pozostają, już wracają na bota, tak więc no, standardowe będzie oczywiście odsłapowanie i po raz kolejny Chef plus 6 będzie na topie, gdzie za kilkanaście sekund pojawi się Rift Herald, tak więc to jest sytuacja, która po raz kolejny faworyzuje ich w tej sytuacji i to oni, jeżeli otrzymają tego buffa, będą po raz kolejny mogli wziąć jedną wieżę więcej od przeciwnika i już teraz zobaczę, co ciekawe, ta przewaga jest naprawdę spora. Jeśli chodzi o złoto. Tutaj tanki i iluzjonisty cały czas pozostają, więc będzie przygotowana sytuacja. Ulight może mieć wielkie kłopoty. Został jeszcze odbity, jest ten super, jest teleport zagrywany, ale to może chyba za późno. Ulight jeszcze jedno uderzenie. Anon zgarnia to zabójstwo. Chyba trzeba się będzie wycofać, chociaż teraz super jest delikatnie przyblokowany przez te creepy. On nie może uciekać. Tank nie przejmuje się tym, co robi w jego kierunku Niku. Teraz z kolei Niku też będzie miał wielki problem. No, duże straty tutaj, jeżeli chodzi o Chef plus 6. Zobaczmy Niku bardzo blisko tej wieży. Konwergencja jednak zagrana. Czy uda się go złapać? Dosłownie milimetrów zabrakło. Naprawdę świetny początek TDX Gaming. Zagrali coś nieszablonowego i to wykonali idealnie, ale pojazd kolejny Niku w tarapatach. Czy Niku teraz padnie? Naprawdę spore tutaj umiejętności, jeśli chodzi o sustain. Posiadają Zikrow bohaterem. Mamy zabitego jednego zawodnika, mamy zabitego Selfie. Drugiego. Był też teleport i tanki prawdopodobnie też zginie. Już zacząłem chwalić TDX Gaming, ale to się całkowicie obróciło przeciwko nim. 3-2 dla Chef plus 6. Trzeba przyznać, że gdyby tutaj po prostu wycofali się, prawda, po tej początkowej agresji, gdzie udało im się zgarnąć te dwa zabójstwa. Gdyby całkowicie odpuścili Nika, mieliby sporą przewagę, sporą zaliczkę, jeżeli chodzi o start. A tak sytuacja obróciła się o 180 stopni i to jest na pewno wielki problem. No z tym, że wiadomo, tutaj z tej sytuacji najwięcej skorzystał też między innymi Celaver, który nie uczestniczył w tej walce. No tak, 10 creepów przewagi. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Woolite bardzo szybko podbity, bardzo szybko zbity do bardzo niskiego stanu zdrowia. No i został koniec końców zabity. Nie mieliśmy tutaj teleportu z mida, co ciekawe. A naprawdę sądziłem, że mogą się tutaj pokazać tanki. Tutaj był w stanie naprawdę sporo tych obrażeń wcisnąć. Anon zbiera drugie zabójstwo. No i oczywiście. Teraz pogoń za Nikiem była... dobra, to był dobry moment. Okej, gonimy Nika, być może bylibyśmy w stanie go zabić. Mam nadzieję, że za chwilkę wrócimy, bo widzimy, że tam coś się dzieje w innej części mapy. Niemniej jednak tutaj widzimy po raz kolejny engage ze strony Nika. Zawodnicy chcą go zabić, ale to się nie udało. Pojawia się bohater Zikrow, pojawia się też Lulu, która bez teleporta się tutaj pojawiła. Jeszcze później był zagrywany teleport ze strony Anivii. Aczkolwiek został po chwili przerwany. Teraz zobaczymy te teleporty na ekranie. Choć nie widzimy go, bo on był zagrany delikatnie niżej. To jest koniec tej powtórki. Jest wynik 4-2. Tak więc tutaj jeden kill nam przepadł. To jest kill zdobyty przez Synkrofa. Tak, iluzjonist umarł prawdopodobnie, bo on tutaj ma dwie śmierci, więc to był ten zawodnik, który to złoto oddał. No zobaczymy, czy uda się tą wieżę spuszować. Trójka zawodników teoretycznie jest tutaj blisko, Unknown wraz z iluzjonistą. Tego typu zagrania, powiem szczerze, że no to jest powiedzmy od czasu do czasu dokonywane, kiedy chcemy po prostu bronić tych struktur, ale trzeba przyznać, że TDX po raz kolejny, jeżeli chodzi o ten sam start rozgrywki, oni to mieli naprawdę dobrze przygotowane, bo oni wiedzieli, co chcą zrobić, wiedzieli, że chcą pozostać w tej części mapy. Tak chwaliliśmy Celavera, że teraz może na tym coś ugrać, ale pojawia się Synkrof, bardzo dobre wejście Nika i ten zawodnik zostaje zabity. Przenieśmy się na górną aleję, gdzie zawodnicy Chef plus 6 starają się spuszować ten turret, przynajmniej zapuszować. Selfie też chce dołączyć do swojej ekipy, spotyka tanka, ale widzimy, jak lśniąca lanca strasznie obija tego zawodnika. Czwarty poziom do
6, także Selfie tutaj absolutnie ma przewagę nad swoim rywalem, też patrząc pod względem farmy, wiadomo, że no, u tanka troszeczkę mniej tych creepów będzie, no bo to jest dżungler, więc też nie będzie w stanie gdzieś tam tych 50-60 creepów w 7 minucie mieć, no ale tych zasobów pieniężnych aż tyle nie ma. Selfie teraz zmuszany do flasha, jest iluzjonist, ale wiadomo, że raczej tego combo nie zobaczymy, tylko trzeba będzie się delikatnie wycofać. No i po raz kolejny, Herald Rift tu naprawdę świetnie wykorzystany, znaczy to akurat bez Heralda już teraz, ale wiadomo, że wcześniej on był. Presja też bardzo duża wykonana i druga wieża zabrana praktycznie za darmo. I to jest wielki problem. TDX nie może dopuszczać do takich sytuacji. No dokładnie, to mam też déjà vu z gry poprzedniej, ale teraz wcześniej 15, raczej 5000 mieliśmy w okolicach minuty 15, teraz mamy minutę 8 i zawodnicy już taką przewagą mniej więcej dysponują. Jeszcze 500 zł brakuje zawodnikom szef plus 6, żeby tą przewagę właśnie osiągnąć. Tak więc jeszcze większe problemy TDX, aczkolwiek ich kompozycja by mogła pozwolić na jakieś stalowanie, no ale nie ukrywajmy, już teraz poziomy wyglądają naprawdę świetnie dla zespołu niebieskiego. Zobaczmy, Anon wygania jeszcze w międzyczasie Ulajta. Jeszcze powiem, piąty poziom do siódmego, jeśli chodzi o top lane, no i trzeci poziom do piątego, tak więc dwa poziomy straty w takim momencie. TDX może tutaj próbować się bronić, ale to niekoniecznie może się nawet udawać. No tak, tym bardziej, że oczywiście pierwszy smok został zabrany przez szef plus 6. No procentówki w 8 minucie akurat wielkiej różnicy nie robią, ale to znacząco też przybliża oczywiście nas do tego, żeby już gdzieś zdobyć tego buffa numer 2, prawda? Za 6 minut puszowanie dla szef plus 6 prawdopodobnie będzie zdecydowanie łatwiejsze, bo nie sądzę, żeby TDX teraz znalazła jakąś walkę, żeby no jednak te 4000 gdzieś straty odrobić, prawda? Mniej więcej 4000. Także, tak jak mówisz, no bardzo podobne sytuacje, jeżeli chodzi o to spotkanie numer 1, gdzie TDX ma przygotowany plan na sam początek rozgrywki, ale egzekucja tego planu pozostawia bardzo dużo do życzenia. Zobaczmy teraz na midzie taka delikatna presja, aczkolwiek tutaj pan będzie w stanie te miliony wyczyścić. To jest, jakby to powiedzieć, taki, no, być może Heros, który obroni swój zespół przed zapuszowaniem. Pamiętamy sezon drugi właśnie Frogena wspomnianego przez ciebie przed spotkaniem. To był ten zawodnik, który potrafił gry przegrane przeciągać o godziny naprawdę. Tam naprawdę te gry, nie wiem, w 20 minucie powinny być przegrane, ale oni stali pod inhibitorem i oni widzieli, że ta Anivia będzie w stanie ich utrzymać pod turetem. Teraz prawdopodobnie tak nie będzie, no ale TakePan na pewno będzie się starał to osiągnąć. 20 creepów przewagi Selfiego to jest rzecz, którą widzieliśmy też w grze numer 1. No aczkolwiek, no na Anivii można mieć straty, bo tutaj dalej jakby to powiedzieć... Początek jest trudny, później już jest coraz lepiej, kiedy mamy tą lodową burzę, jesteśmy w stanie troszeczkę lepiej tutaj tym wszystkim pograć. Tak, choć trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o TakePana, największy problem może być to, że szef plus 6 teraz naprawdę będzie w stanie tutaj kontrolować tą część mapy, po której znajduje się to niebieskie wzmocnienie. Także jeżeli oni faktycznie będą chcieli tutaj w miarę szybko też zdobywać te kolejne wieże, to raczej na pewno będą wybierać się w momencie, kiedy ten buff tylko się pojawi. No widzimy oczywiście Cinkrow traci połowę życia, ale teraz mamy teleport, tak? Zmuszony jest do ucieczki. Niku jest już w tej walce, tylko szyszencja mocy rzucona. Także ona wielkiego wrażenia nie zrobi, tym bardziej, że rozbiła się o te creepy. No, został zainwestowany tutaj ten teleport, więc myślę, że szef plus 6 będzie starał się oczywiście zrotować na górną alejkę i tam postarać się najpierw być może zabić Celavera, ale przede wszystkim powalczyć o tą wieżę. No jestem ciekaw, bo widzimy, przygotowane są do dive'u, aczkolwiek trójka zawodników aktualnie podchodzi pod tureta. W międzyczasie Lulu cofa się do bazy, ale ona dysponuje teleportem, więc Selfie może się pojawić. Mamy zagrany Dekalink, ale Illusionist to jest poziom trzeci, traci połowę zdrowia na tym jednym ultimate. Niku teraz w ogóle się nie pieści, podchodzi pod tą wieżę, otrzymuje kilka hitów za darmo. Mamy teleport od Deko. Co to w ogóle było, Wojtku? To było naprawdę słabe zagranie ze strony szef plus 6. Albo przepuszczowujemy te creepy i wchodzimy przeciwników, albo robimy coś zupełnie innego. Teraz zobaczmy, TakePan, jeszcze jedno uderzenie. Jajko jest już na Summoner's Rift'cie. No i raczej ono nie będzie miało większej szansy na to, żeby wykluło się z niego cokolwiek. No może poza złotem dla szef plus 6. No i Niku gdzieś tam starał się jeszcze kontynuować tą gonitwę, ale nie miało to sensu. Po co oczywiście gonić rywali, kiedy można zrotować na środek i tutaj zabrać tą pierwszą wieżę. No i musimy podkreślić, że TakePan przez kilka minut nie pokaże swojego jajka w tej rozgrywce. Tak więc to jest też delikatny problem, bo to jest ta umiejętność taka bezpieczna dla niego. Konwergencja zagrana, aczkolwiek myślał, że może przeciwnicy się przestraszą, ale tak się nie stało. Tak więc zawodnicy w szef plus 6 biorą czwartą wieżę. Poprzednio to było 4 wieże do 3 wież, tak więc ta przewaga jeszcze nie była taka wielka, jeśli chodzi o presję na mapie, jeśli chodzi o obiektywy. No ale nie ukrywajmy, że teraz to wygląda naprawdę źle. TDX ma naprawdę mało czasu, żeby coś się przywrócić w tej rozgrywce, bo rozkręcony szef plus 6 potrafi zdziałać cuda. Oni po prostu chcą bardzo szybko kończyć tej gry. Oni się nie bawią, wiadomo, że czasami late game to jest jednak delikatny hazard, prawda? Że możesz zrobić jeden teamfight, który ci nie pójdzie i nagle tracisz 5 zawodników i przegrywasz grę, więc po prostu szef plus
6 chce awansować bardzo pewnie do finału i na razie są tego bardzo, bardzo blisko. Jeden krok już wcześniej został postawiony, teraz można powiedzieć połowa stopy już gdzieś tam wypchnięta, bo jednak te 6-2 i wielka przewaga, jeżeli chodzi o sam początek meczu. No, Herald Driftu prawdopodobnie powinien zostać zabrany moim zdaniem przez Szef plus 6, dopiero później jakiś marsz w okolicy Smoka, który pojawi się za 2 minuty, bo Smok raczej byłby naprawdę tutaj ciekawym dodatkiem, przede wszystkim dlatego, że ta środkowa wieża, myślę, że padłaby dosyć szybko. No sądzę, że tutaj raczej nie będzie jakichś wielkich możliwości, żeby tego tureta obronić, szczególnie, że jeszcze nie mamy Ultimate'a na supporcie zespołu TDX Gaming. Illusionist naprawdę słabo sobie radzi, jeśli chodzi o zdobywanie poziomów. Mamy 13 minutę, a on jest naprawdę daleko od swojego Ultimate'a, z tego poziomu 6, nawet 5, jeszcze nie jest w połowie tego poziomu. Tak więc tutaj delikatne problemy pod tym względem dla takiej, by powiedzieć, pokażenia tej przewagi. Super Ace za chwilkę wbije 6, wystarczy, że wejdzie na jakąkolwiek linię, kilka milionów padnie i on faktycznie będzie dysponował swoją super umiejętnością. Tak więc zawodnicy zespołu. Mamy na górę, zobaczmy. On tutaj może zostać delikatnie zamknięty, konwergencja została zagrana, no, ale to jest świetna rotacja, jest teleport. Tej wieży nie uda się oczywiście tej zbić, ale prawdopodobnie walka będzie. Take One jest celem dla Nika i on wybucha naprawdę bardzo szybko. Illusionist z czwartym poziomem nie przetankuje żadnych obrażeń. Przerobione na hamburgery. Tank prawdopodobnie będzie kolejną ofiarą. On jeszcze ucieka, jednak Unknown jako pierwszy. Celaver stara się odszłapać pomiędzy te dwie wieże. Ta sztuka się udaje, ale to jest łatwa wieża po raz kolejny. Ta walka, dlaczego tutaj w ogóle teleport był w taki sposób zagrywany? To jest naprawdę bezsensowne, bo można było po prostu się wycofać i odpuścić sobie tą sytuację. No w sumie tak, oddał swoje życie i wie, że w bardzo głupi sposób, tutaj trzeba to podkreślić, że jednak Take One nie był w stanie zrobić tutaj nic i widzieliśmy, Niku po prostu spalił Erk, odczekał, aż ten ptak się pojawi, wskoczył w tego ptaka i Take One już bez jajka nie miał szans przeżycia w tej walce. A Nivia nie jest idealną postacią do tego, żeby w taki sposób bronić tej wieży, prawda? Ona musi podejść, ona musi dostawić tą burzę, żeby ona miała w ogóle jakąkolwiek rację bytu, a tutaj, no, zobaczmy, jak to wyglądało. Był teleport zagrany, no powiedzmy, że ten teleport był jeszcze okej, ale w momencie, kiedy wiedział, że już ten fokus pójdzie, on nie był w stanie nawet zagrać swojej burzy i w momencie, kiedy został zdetekowany, nie był w stanie zrobić niczego, szczególnie, że Celaver w ogóle był poza walką, on dopiero kroczył tutaj z midlane'u, tak więc prawdopodobnie Take One miałby dokładnie taką samą drogę, tak więc nie opłacało się tak, jakby to powiedzieć, przesadzać, tak crashować. I 9-2, naprawdę spora przewaga. A walkę być może tutaj ustawione, Smoka. Tak, drużyna TDX, oni nie mogą też za bardzo sobie pozwolić, żeby te kolejne smoki były tak łatwo zabierane, ale no, mając 8000 straty i widząc przeciwników, muszą się po prostu szybko wycofać. No nie ma innego po prostu wyboru i to będzie smok numer 2, także też będą w stanie troszeczkę więcej, szybciej przede wszystkim oczywiście puszować. Chociaż no wiadomo, że powoli, powoli brakuje tych łatwych turetów, jeżeli chodzi o mapę. Wcześniej Szef plus 6 poradził sobie naprawdę z tym dobrze i podejrzewam, że teraz może być podobnie. Tym bardziej, że jednak sporo błędów taktycznych TDX popełnia. Przede wszystkim właśnie wysyłając gdzieś Celavera na te boczne linie, żeby on sobie dofarmił. I on praktycznie w żadnej walce nie uczestniczy, tak na dobrą sprawę. Dokładnie. No, jednej uczestniczył i został zapany szybko, tak więc... Znaczy uczestniczył, znaczy został zapany oczywiście na bocie, ale też nie był w stanie zadać wystarczających obrażeń. Co prawda w creepach przewagę posiada, ale jednak w złocie wygląda to naprawdę tragicznie. No ponieważ... tak. Wolisz mieć zawodnika, który ma 130 creepów, czy wolisz mieć Ulajta, który walczy, prawda? No wiadomo, że Ulajt jest w stanie zrobić przede wszystkim dużo więcej. Samym dekaling widzieliśmy tam na górze tą jedną sytuację, gdzie Illusionist stracił połowę życia. No teraz to samo się dzieje się między innymi z Take One'em. No i on nie jest w stanie tak naprawdę zagrać tym soplem, żeby gdzieś tam ewentualnie obniżyć te punkty zdrowia właśnie Ulajta. I to jest największy problem, że TDX tak naprawdę nie jest w stanie praktycznie nic zrobić, bo mamy tutaj jakieś takie delikatne, gromkie powroty. 1-3-1 w ogóle. TDX, tak, 1-3-1, więc no, też czują się tutaj bardzo pewnie zawodnicy Szef plus 6. Wiadomo, dwa teleporty tak naprawdę na to pozwalają. No a widzimy, że żadnej kontry ze strony TDX, gdyby zawodnicy zespołu niebieskiego zdecydowali się na jakąś walkę na midzie, byliby w piątkę, ponieważ dwa teleporty są na tych bocznych liniach. Co robi teraz Take One? Wytłumacz mi, dlaczego on poszedł na górną Alejkę? To nie jest zawodnik, który tam powinien ewentualnie starać się odpychać zawodników Szef plus 6. Nawet pojedynczego, na bocie, prawda? No. To jest to samo. Dziwne, dziwne naprawdę zachowanie. Wiadomo, no Caitlyn gdzieś tam ewentualnie zeszła później, Celaver jest już na środku, ale Take One przede wszystkim jest tą osobą, która musi odpychać trójkę zawodników Szef plus 6 na środku. Czy zobaczymy za kilkanaście sekund Stompera, tak więc 10 tysięcy przewagi jest naprawdę blisko. Tanki traci naprawdę sporo zdrowia. No zobaczmy, zobaczmy, ta walka dalej tutaj, raczej ten switch dalej trwa, ale zawodnicy nie posiadają przede wszystkim many. Tutaj widzimy Woolite bez jakikolwiek tego, jakby to powiedzieć, wielkiego paska niebieskiego na swoim koncie, tak więc mana, no raczej tutaj zbytnio nie pospamuje swoimi umiejętnościami, chociaż chciałby prawdopodobnie użyć dekalin za chwilkę.
Tak więc raczej szef plus 6 da chwilkę wytchnienia przeciwnikom i pozwoli im się cofnąć do bazy. No nie ukrywam, że to jest oczywiście taka chwila wytchnienia, aczkolwiek to jest odłożenie wyroku na później. No tak, wiadomo, że oni się też nie muszą już teraz też tak mocno śpieszyć. Oni mają tą wielką przewagę, więc ona w najbliższym czasie nie stopnieje. Mają te 20-30 minut nawet, jeżeli będą grali poprawnie, gdzie ta przewaga jednak będzie miała duże znaczenie. Chociaż wydaje mi się, że ta gra raczej aż tyle nie potrwa. No widzieliśmy to wcześniej, że Szef plus 6 też był w stanie właśnie bardzo inteligentnie grać między innymi wokół Barona. Raz, gdyby oczywiście nie interwencja iluzjonisty i Tempered Fate, to prawdopodobnie udałoby się tego Barona zabrać w miarę za darmo. A tak, no niestety gdzieś tam to zostało powstrzymane i ostatecznie wybuchło walka, którą i tak Szef plus 6 wygrało. Także oni wiedzą po prostu, co robią. Jeżeli widzą, że to też nie jest, powiedzmy, idealna sytuacja do tego, żeby na przykład pushować, to starają się wycofać, starają się właśnie przegrupować, starają się wydać to złoto. Najważniejszy też fakt jest, że bardzo szybko liczba jest zbudowana przez Selfiego, więc on jest w stanie naprawdę bardzo skutecznie pushować, ale mamy rozpoczętą walkę, tank ucieka. No i tyle, jeżeli chodzi o walkę, ale to pokazuje właśnie, że TDX nie może czuć się nawet pewnie we własnej dżungli. No szczególnie we własnej dżungli, ponieważ tam jest naprawdę sporo wartów drużyny niebieskiej. Jest też no, naprawdę spora presja. Oni nie posiadają tutaj wieży, który byłby w stanie ich obronić. Jedynie tą wysuniętą wieżę na midzie. Wiadomo, ostatnia wysunięta wieża Dziają? Jest najcięższą do obrony. Zobaczmy, bo tu rozpoczyna się walka. Odpalony wir przez Nika i ta wieża padnie na pewno, chociaż oni chcą zabić tej kwana. No to jest akurat błąd Nika tutaj. On musiał w jakikolwiek sposób uciekać z tej sytuacji. Melson za kilka sekund się skończy. In the hole. Jeszcze poleciał oczywiście Sopel, ale on nie miał żadnego znaczenia. No i chociaż nie, jeszcze ta walka rozgorzeje, to następny infan jest jajko zagrane, jest konwergencja, która łapie trójkę zawodników, Super Ace podbija za pomocą oczywiście tej szczeliny, też spokój. Zawodników jak Niemcy spokój, więc on tutaj neguje to obrażenia, ale nie jest to idealna walka. Szef plus 6 po prostu mocno to przegra. Ulajte z Selfim jeszcze starałem się tam walczyć, Niku też, ale rozstrzelany ostatecznie przez Celavera oraz przez Unknowna, który no, ma ochotę na więcej, posiada zdrowie, więc może na pewno podchodzić pod przeciwników, ale wie też, że oni raczej będą po prostu zbyt szybcy. No trzeba przyznać, że przede wszystkim to błędne wejście Nika, który niepotrzebnie przytankował aż tak wiele obrażeń, zanim ta walka tak naprawdę się rozpoczęła. Nie dogadali się między sobą. No gdyby TakeOne jeszcze był w stanie jakieś obrażenia zadać, to byłby stomp w wykonaniu TDX Gaming, mających prawie 10 tysięcy straty, tak więc to była naprawdę idealna walka TDX Gaming. Trzeba podkreślić, to zobaczymy za chwilkę na powtórce. Illusionist i Unknown urobili tutaj wszystko. Trzech zawodników, którzy mieli zadawać obrażenia i mieli też je przyjmować, zostali zatrzymanych na 2-3 sekundy. I to jest dobry moment dla Tankiego i oczywiście dla Celavera, żeby te obrażenia zadawać. Zobaczmy to na powtórce. Tutaj widzieliśmy słaba akcja, słabi drwale są zawodników TDX Gaming, bo nie byli w stanie tego drzewa w żaden sposób ruszyć. No ale tutaj po raz kolejny TakeOne bardzo szybko tutaj wbity do poziomu, ale zobaczmy, naprawdę świetny. Najpierw Pulverize, chwilkę później oczywiście zobaczymy jeszcze raz konwergencję. Tutaj jak więcej spokój pozwolił też zawodnikom TDX zrobić sporo, bo oni byli w środku, a zawodnicy byli, jakby to powiedzieć, po bokach. I dobra konwergencja spowodowała tutaj, że te obrażenia leciały cały czas. Niku powrócił do tej walki za pomocą teleportu, ale też musiał swoje życie oddać. Teraz widzieliśmy, że Synchroft dalej się czuje pewnie, dalej wchodzi w dżunglę i ma do tego pełne prawo, bo przewaga dalej jest naprawdę na tyle duża, że ciężko będzie zawodnikom TDX Gaming wyjść, tak wyściubić nosa poza swoją bazę. Tutaj największym oczywiście problemem było to, że to, co robił teraz Synchroft, to działało przy okazji poprzedniej rozgrywki, aczkolwiek te walki były delikatnie mocniej rozciągnięte. I dzięki temu oczywiście też byli w stanie tutaj przede wszystkim Synchroft odciągnąć przeciwników, wykorzystać jak Niemcy spokój, kupić jeszcze troszkę czasu, żeby na przykład dwójka zawodników TDX starała się go dobić i wtedy gdzieś tam reszta jego drużyny była w stanie tych dwóch, trzech zawodników z TDX ściągnąć, zanim tak naprawdę to wszystko się rozpoczęło tak na dobre. Tym razem jednak to wąskie przejście i tak jak mówiłeś, no przede wszystkim jak Niemcy spokój wykorzystany na Synchrofie i trójka, czwórka zawodników TDX radośnie tam prawda stała i obijała sobie przeciwników, bo no nie mogli po prostu zostać w żaden sposób zabici. Także to na pewno jest do poprawy. Nie można grać idealnie tym samym schematem względem tego, co widzieliśmy w pierwszej grze. Zobacz, mano, naprawdę spore problemy Selfie, trzy poziomy więcej, ale bardzo fajnie zagrany Ultimate widzimy zawodnika tego zespołu. Ale TakeOne tutaj też starał się oczywiście przestraszyć przeciwnika tym teleportem i to nie jest na pewno tak idealna sytuacja. No ten teleport byłby na pewno potrzebny, bo teraz troszkę więcej Szef plus 6 będzie mogło czasu spędzić w okolicach Barona i tam starać się wymusić jakąś walkę na przeciwniku. Ale przerwany teleport to jest tylko 190 sekund, kiedy ten teleport nie będzie dostępny. 3 minuty to dużo. Tak, aczkolwiek no teraz trochę tego czasu jakby sobie kupią, bo przeciwnicy będą zainteresowani smokiem, ale teraz Anivia musi się trzymać w okolicach mid lane'u, bo w innym przypadku prawdopodobnie ten Baron będzie podjęty przez zespół tutaj niebieski. No,
I oczywiście oni mają dobrą sytuację, żeby go faktycznie zabrać. Tejkwan na tej linii, której ma się znajdować, jest. Woolite w ogóle przyjmuje jeden hit od Tureta za darmo. Jestem ciekaw, jak to się oczywiście tutaj potoczyło. Troszkę wizji zawodnicy TDX Gaming w Baron Picie posiadają. Tak więc sądzę, że mogą szukać tej sytuacji jakieś do powrotu, kolejnej próby powrotu mogą szukać. A tutaj trzeba naprawdę po raz kolejny idealną walkę tak naprawdę rozpocząć i to też nie jest takim pewnikiem, że ta walka nam cokolwiek da. No tutaj delikatny błąd, ponieważ ten baron został podrażniony, zanim oczywiście wyczyścili tutaj całą wizję, jaka znajduje się. Oni prawdopodobnie tego bardzo nie widzą. Mamy teleport zagrywany przez Unknowna. No 3000 punktów zdrowia u tego barona, zobaczmy, tak jest już, w okolicy przeskakuje. Czy uda mu się zabrać? Synchro jednak wygrywa tą sytuację, walka będzie trwała. Czy uda się Szefruszej zachować tego barona? Tak, ucieka. Synchro przeskakuje. Była dwójka zawodników TDX. Celaver poczuł się pewnie. Najdzie Calibernetem prosto tego baron pita. Zobaczmy, czy przypadkiem to nie był duży błąd. Wyczerpany Celaver. Jest tutaj jeszcze Tejkwan, zobaczmy. Tylko Selfie na razie pozostaje przy życiu, ale nie wiadomo jak długo jeszcze gdzieś tam skraca ten dystans. Ostatecznie tak, El Clasico, chociaż ciężko tutaj mówić o El Clasico, ponieważ znaczna część zawodników i tak TDX umarła, tylko dwójka pozostaje tutaj przy życiu. Aczkolwiek z barona pożytku na pewno nie będzie. Naprawdę ten baron powerplay, nie mamy takiej statystyki podczas naszych rozgrywek, ale nie ukrywam, on będzie ujemny. TDX zagrał po raz kolejny świetną walkę i tanki był naprawdę blisko zabrania tego barona, bo widzieliśmy smite, po smite zostało 100 punktów zdrowia temu baronowi. Za chwilkę tą walkę zobaczymy pewnie na powtórce, ale to będzie wieża wzięta przez TZ, ale muszą uważać, Niku żyje i on posiada teleport. Tak więc jest, widzimy, jest teleport zagrywany tutaj. Ale jest widoczny też Niku, więc to może nie być taka hiperoptymalna sytuacja. Tejkwan jest tutaj w okolicy, a no musiałby być celem. Niku został jednak zatrzymany, konwergencja zagrana. Synchrof jest jednak bardzo blisko, ściana świetnie zagrana. Niku oddzielony przez kilka sekund od swoich kolegów, nie będą w stanie go wspomóc. Kolejny teleport wykorzystany, tym razem to będzie oczywiście Selfie. No stara się Niku zatrzymać swoich rywali. Kolejna konwergencja, Selfie nam się pojawia, więc zmiewiórczony Tejkwan ostatecznie teraz zjajeczony, czy jakkolwiek to nazwać. I też odda swoje życie, tak przerobione, przemielone tutaj przez zawodników 6+6, więc TDX po raz kolejny mogło mocno przesadzić. Konwergencja zagrana, jest tam cały czas gdzieś super ace, ale myślę, że tutaj zniszczenie środkowej wieży byłoby chyba najrozsądniejszy pomysł. No zobaczmy, tutaj Synchro naprawdę gra agresywnie, wieża zniszczona. No jestem ciekaw, jak to się potoczy. Zawodnicy TDX nie powinni brać tej wieży i to jest oczywiście rzecz kwestionowana. Zyskali przewagę i nagle tutaj oddają naprawdę sporą inicjatywę rywalom. Stracili wieżę inhibitorową i to był to miejsce, w którym jeszcze mogli się naprawdę długo bronić. Konwergencja nie tutaj została zagrana w pełni. A no został złapany, zobaczmy, czy uda się go wykończyć. Oczywiście szybko chrono breaki, Ludzianis podbija trójkę zawodników. Stara się Celaver ich tam zabijać, no wiadomo, że on te obrażenia już teraz posiada. Ale Woolite gdzie jest? Powinien być pierwszym celem. Woolite gdzieś tam przeskakuje, zobaczmy, czy on będzie w stanie zabrać swoich przeciwników do grobu. Celaver cały czas za ściany, jeszcze jedno uderzenie. Woolite mocno do przodu, agresywnie. On się nie boi. No i widzimy, że to może być nawet koniec tej rozgrywki. Woolite kontra Anną, ale Woolite wygrywa. Tejkwan jest gdzieś tam w tej walce, ale za kilka sekund też wróci do bazy z szarym ekranem. No i cóż, tylko i wyłącznie Anno, no pozostaje tutaj przy życiu. Te dead timery są naprawdę bardzo długie i TDX przegrało tą grę na własne życzenie. Tak, aczkolwiek nie byli jeszcze blisko wygrania, ale mogli tutaj naprawdę sporo zdziałać w tej rozgrywce. Mogli jeszcze spokojnie przeciągnąć ją o 15-20 minut i walczyć tutaj w tej sytuacji. Więc to wygląda naprawdę fenomenalnie. Zawodnicy 6+6 co prawda nie niszczą bazy, pojawia się Iluzjonist, który tutaj goni, podbity Woolite, czy Anno niego skoczy? Raczej nie, naprawdę małe paski zdrowia od tych zawodników, pościg trwa, ale też nie mają żadnej możliwości dogonienia. Ten peel zagrywany i przez Nika, i przez Selfiego jest wystarczający i czwórka zawodników teraz będzie się wracała do bazy. Nie mają za bardzo co stracić, ewentualnie co to jest ta wieża na midzie, no ale też raczej minionów tutaj nie zobaczymy zbyt wiele, ponieważ cały czas super miniony na środkowej ale i 12 tysięcy przewagi i TDX, które mogły do tej rozgrywki wrócić po raz kolejny jest w naprawdę ciemnej sytuacji. Tak można to określić. No niemniej jednak oczywiście TDX walczyć na pewno będzie chciało, tylko że problem jest taki, że już ta jedna nawet stracona wieża przy Nexusie powoduje, że bardzo ciężko będzie cokolwiek zrobić. Synchro kontra Celaver. Zobaczmy, kto tutaj wygra bez większego problemu. Synchro. No i to pokazuje obraz zniszczenia. Dokładnie. Ale zobacz, jaką przewagę ma w złocie. Aktualnie jest to 600 złota przewagi, jeśli chodzi o Kindred. Zobaczmy jeszcze raz tą walkę na baronie, bo to jest rzecz, która była naprawdę ciekawa. Tanki tutaj chciał wejść, ale Niku go zatrzymał na kilka sekund. Zobaczmy, tutaj smite 200 punktów zdrowia pozostało. No ale Niku, po pierwsze, oddzielona to jest ten tank, który miał naprawdę zrobić sporo tutaj obrażeń. Iluzjonist cały czas zonuje Selfiego i Woolite'a. White Drop
był zagrany właśnie na Ulajta. No i Unknown, tutaj sobie staje w środku. Dobry ultimate Unknowna. No i Tylawer, który sobie w sposób skakuje wesoło w środek tego pitu. Co prawda zostaje zabity, ale zobaczmy, jakie ogromne obrażenia tutaj posiada Take One. No ale teraz wróćmy na dolną aleję, bo tam się rozpoczyna chyba ostatnia walka. Take One już umiera, i także to jest wielka daliczka dla C+6 Unknown. Zmuszony tutaj do uciekania. Chrono Break wykorzystany, więc no to jest po prostu zmierzch tutaj TDX-ów. Oni oczywiście zmierzą się o trzecie miejsce w spotkaniu tym kolejnym. Natomiast C+6, powiem szczerze, no, pokazało dominację. Chociaż błędy też. Pokazało dominację, ale pytanie, czy to będzie wystarczające w finale, jeżeli będą takie błędy popełniać na lepszą ekipę od zespołu TDX Gaming. Jeszcze nie wiemy, kto oczywiście może być lepszy od tego zespołu, potencjalnie Illuminar Honor Gaming. Te błędy mogą być wykorzystane.